W ostatnim dniu lipca Suwalska Rada Miejska zdecyduje najprawdopodobniej o zakończeniu programu Kajtek. Został on wdrożony zaledwie 13 miesięcy temu i miał wspierać finansowo pary dążące do posiadania potomstwa w drodze leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Od 1 lipca 2023 roku do 10 czerwca 2024 roku do programu przystąpiło 7 par. W 2023 roku budżet miejski wsparł je w finansowaniu procedur medycznych kwotą niespełna 35 tysięcy złotych, a w kolejnym, bieżącym roku wydatkowano nieco ponad 5 800 zł. Niestety nie przyniosło to efektu w postaci spełnienia marzenia o narodzinach potomstwa u żadnej z par. Ale to nie jest powód, dla którego samorząd rezygnuje. W czerwcu bieżącego roku rozpoczęto realizację rządowego programu in vitro. Zakłada on finansowanie medycznego wsparcia zapłodnienia pozaustrojowego i leczenia niepłodności w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem samorządu dalsza realizacja lokalnego programu nie leży w interesie publicznym, a jego kontynuacja stanowiłaby dublowanie świadczeń finansowanych przez NFZ. Osoby borykające się z bezpłodnością w ramach finansowanych z budżetu państwa procedur in vitro mogą skorzystać z aż 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach. Co istotne, z rządowego programu można skorzystać bez względu na to, czy dana para korzystała wcześniej z jakichkolwiek innych programów finansowanych przez samorządy bądź wcześniejszego programu rządowego. Jak podają najnowsze dane, z problemem prokreacyjnym zmaga się w Polsce około 3 milionów osób. Na realizację rządowego programu przeznaczono łącznie około 2,5 miliarda złotych, które będą wydatkowane do końca grudnia 2028 roku. Procedury wykonuje w Polsce 58 ośrodków, z których 3 są dostępne w województwie podlaskim. Rządowy program pozwala na pokrycie kosztów kwalifikacji par, obowiązkowych badań oraz wszystkich niezbędnych części procedury zapłodnienia pozaustrojowego potrzebnych do jej bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia.